Polickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie działające w Policach otrzymało nowy samochód, który będzie pomagał między innymi podwozić podopiecznych na zajęcia. Bardziej wymarzonego na święta prezentu nie mogli otrzymać. O takie cudo na czterech kołach stowarzyszenie starało się od wielu lat. Podopieczni Psoni to często osoby niepełnosprawne fizycznie. Stowarzyszenie jest bardzo aktywne. Od tego roku dowozi swoich wychowanków do miejsc pracy. Spółdzielnia socjalna pożyteczni. Oni tu wyrehabilitowani w naszych placówkach przeszli na rynek pracy stworzony jakże kameralnie, jakże odpowiedzialnie z troską dla nich. Kawiarenka i galeria prac, ale i pożyteczna kajzerka. Docieramy. Zakup samochodu był możliwy dzięki pomocy wielu osób. Pomógł Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, burmistrz Polic, Lions Club i ponad 600 osób, które oddało na stowarzyszenie 1% podatku. W zeszłym roku, kiedy podejmowaliśmy to zadanie, to wyzwanie, zastanawialiśmy się, jak długo będziemy musieli zbierać ten samochód. Okazało się, że dzięki hojności naszych mieszkańców, uczestników VAR-u i tu paru innych osób, że tak powiem, ten wkład własny udało się uzbierać. I dzięki temu dzisiaj możemy świętować tą uroczystość i tą chwilę oddania tego pojazdu, który rzeczywiście do Państwa jest jak najbardziej potrzebny. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Możecie liczyć na nasze wsparcie w przyszłości. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego i żeby Wam dobrze służył jak najdłużej, wiele, wiele lat. Do Polickiego Psoni przyjeżdżają podopieczni z terenu całego powiatu. Na zajęcia do środowiskowego domu samopomocy i na warsztaty terapii zajęciowej są dowożeni. Dzięki nowemu pojazdowi bez problemów podopieczni będą mogli docierać do miejsc pracy. Jest, super! Brawo! W tym roku Psoni udało się zarejestrować spółdzielnię socjalną Pożyteczni, pod skrzydłami której działa kawiarnia i mobilny punkt gastronomiczny. Dzięki takim prezentom niepełnosprawni czują się ważni, integrują się ze społeczeństwem i mogą czuć się potrzebni. Nie są zamknięci w ośrodku, lecz wychodzą do ludzi.